Jednym z pretekstów naszego spotkania jest twój wielki powrót z Wojtkiem Manem do popkultury. No, robicie razem podcast Dziady z szuflady i dla uważam, że to jest jeden z tych powodów, dla których chciałem cię zaprosić. Bardzo mi jest miło. Rzeczywiście to jest prawda. Robimy ten podcast. Dowiedziałem się niedawno, co to jest podcast, wiesz, bo nie wiedziałem. Ale w trakcie robienia ktoś ci powiedział? Wojtek. Tak, Wojtek. Czyli on wiedział? On wiedział, bo on jest, wiesz, radiowcem i już nie robi się audycji, tylko robi się podcasty. Czyli ty wszedłeś robiąc audycję? Wyszedłeś? Nie, ja powiem, jak było naprawdę. Myśmy się po 20 paru latach spotkali przy mikrofonie w jakiejś tam drobnej sprawie reklamowej i tak nam się spodobało, że jesteśmy znowu przy mikrofonach i wiemy, co do siebie mówimy. Mm-hmm. Bo wiesz, ty jesteś też taką osobą, która myślę, że wie, co ja do ciebie mówię, prawda? Brawurowe, ale... No, ale... udało się. Przy tobie mam tremę, ale jeszcze póki co jarzę. Więc po prostu zrobiło nam to taką przyjemność, że... No, że postanowiliśmy pogadać sobie przy mikrofonie. Ale i tak jako powstał... dziady z szuflady? Jak wy chcecie, gdzie wy chcecie? W zakładach funeralnych szukać sponsorów? No Krzysztof, to nie jest... Jak ja bym nazwał program durny, prosto z urny. Swój. No, pytam... Dziękuję, ale... Kuba, ale ty nigdy nie miałeś poczucia humoru, a my zawsze mieliśmy, prawda? Boże, tego nie będzie w programie. Szkoda. Naprawdę szkoda. Uważasz mnie za człowieka? Wystarczy, że uważam cię. Ja nie zapomnę, jak Krzysztof kiedyś zrobił chyba urodzinowy bigos. Tam siedzą Kwiat, Cielecka, Sztur, Adamczyk, ja. I on mówi, zaprosiłem tych, których akceptuję. Tak było, Krzysztof. No tak, tak, to nie prawda. Było tak? Tak, znowu zrobiłem bigos i cię nie zaprosiłem, dlatego że jesteś tutaj. No. Dzisiaj jest bigos u ciebie? Ja jestem w Krakowie. Jedziesz ze mną? Teraz jesteś w Krakowie? Tak. To jak z podcastem, nie wiedziałeś, gdzie jesteś. Słuchaj, czy to prawda, że a propos tego, jak ty samostanowisz i potrafisz, że do ciebie kiedyś do radia nie przyszedł gość, i ty wpadłeś na dobry pomysł, że zrobiłeś wywiad sam ze sobą? Tak. To jest fenomenalne. A jaki byłeś wobec siebie? Opryskliwy? Złośliwy? Dociekliwy? Byłem różny. Byłem dociekliwy, byłem... No, po prostu zadawałem różne pytania, takie jak ty mniej więcej teraz zadajesz po Czyli prostu. Inteligentna rozmowa. Tak. Ale daj przykład, bo jestem ciekaw. No dzień dobry, gościmy dzisiaj Krzysztofa Maternę. Nad czym pan pracuje? Proszę pana, zrobiliśmy z Wojtkiem Manem podcast Dziady z szuflady i bardzo nam zależy, żeby go spopularyzować, bo wszyscy ci, którzy pamiętają nas z tamtych czasów, kiedy oglądali nasze programy, po prostu chętnie by posłuchali, jak gadamy ponownie. Naprawdę chętnie by posłuchali? Bardzo chętnie.